2 do 3 przygrali siatkarze SKS-u tęczy Krosno Odrzańskie w meczu ósmej kolejki ligi juniorów. To, co udało się osiągnąć w lidze kadetów, czyli zwycięstwo nad drużyną Woleja Gubin, niestety nie było do powtórzenia w lidze juniorów. Rywale z Zamiedzy okazali się lepszym zespołem i w hali sportowej przy ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim pokonali gospodarzy. No, końcówka meczu nie wytrzymaliśmy, ale to wpłynęło przede wszystkim na to, że mieliśmy dwie kontuzje, musiałem rotować składem. I podstawowi zawodnicy nie, nie grali w podstawowej szóstce. Mimo iż w drużynie gości grają zawodnicy o 2 i 3 lata starsi, mecz był bardzo wyrównany. W tej breaku jednak nasi siatkarze przegrali 9 do 15. To jest psychika i, i ciężko, ciężko tutaj wejść w głowy chłopaków w trakcie meczu, jeszcze. Juniorzy obecnie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Kolejne mecze rozegrają dopiero 11 stycznia. Z kolei bardzo ważne spotkanie mają przed sobą kadeci SKS-u. W sobotę, we własnej hali, podejmą wicelidera rozgrywek drużynę GTPS-u Gorzów Wielkopolski. Nasi siatkarze mają punkt straty do zajmującego trzecie miejsce w Olejach Gubin, a do końca rozgrywek pozostało tylko pięć kolejek. Aby awansować do pierwszej trójki, trzeba wygrywać kolejne mecze, na co liczą kibice Krośnieńskiej drużyny. Początek sobotniego spotkania zaplanowano na godzinę 11.